Po upływie kolejnych 3 miesięcy prezydent Grudziądza Robert Malinowski ponownie spotkał się z przedstawicielami służb mundurowych, by podsumować bezpieczeństwo w naszym mieście. Okazuje się, że ilość interwencji maleje. Mamy monitoring rozbudowany i tam widzimy różne rzeczy i teoretycznie mogłoby być więcej zdarzeń, ale po prostu nie ma. Suma tych zdarzeń jest mniejsza. To tylko się cieszyć. Ja chcę w to wierzyć, że to jest taka trwała tendencja. My co 3 miesiące to analizujemy i widzimy, że jest taka tendencja. Mam nadzieję, że się utrzyma. Straż pożarna odnotowała dużo więcej zagrożeń technicznych niż samych pożarów. Z naszych statystyk wygląda, czy wyłania się taki obraz, że no często człowiek jest główną przyczyną zaniedbania ludzi, zapomnienia, tak? Są przyczyną różnych zdarzeń. No i tutaj musimy być świadomi tego, że zawsze takie zagrożenia będą się toczyły. Mamy na pewno wiele więcej zdarzeń, nazwijmy to technicznych w naszym języku, miejscowych zagrożeń, czyli innych zdarzeń niż pożary. Zmalała natomiast ilość nieuzasadnionych wezwań. Podejście nie tylko starszych ludzi, ale także młodego pokolenia jest coraz bardziej poważne. Po prostu wydaje nam się, że ludzie zdają sobie coraz bardziej sprawę, że naprawdę nam pomagają, a nie chcą nam przeszkadzać i chyba zdecydowanie jest lepiej, tak bym powiedział. Nie dysponuję oczywiście statystykami, ale jest to takie odczuwalne, że na pewno jest poprawa w tym temacie. Policja przyznaje, że miniony czas był zdecydowanie spokojniejszy. Najczęstszy problem to jednak wciąż spożywanie alkoholu i zakłócanie spokoju. W tym kwartale ostatnim trzeba powiedzieć, że było dosyć spokojnie w Grudziądzu. Natomiast nie zmienia to faktu, że tych interwencji jest sporo, ale jakby przewija się niestety w tej statystyce spożywanie alkoholu i to dosyć dużo jest na dobę takich zdarzeń. Statystyki przedstawiają niewielki spadek liczby kolizji na grudziądzkich drogach. Jest mniej wypadków w Grudziądzu, co prawda tylko o 5, ale to jest też 5 mniej tych zdarzeń tragicznych, tak? Mniej też odnotowaliśmy kolizji. Myślę, że policja tutaj w tym zakresie zawsze będzie traktowała priorytetowo ten temat ruchu drogowego. Niestety policja odnotowała wzrost zdarzeń z udziałem narkotyków. Oczywiście nie zależy nam tylko na tym, żeby wychwytywać te osoby, które jakby w tym łańcuszku na końcu są, tak, posiadają tam pojedyncze ilości narkotyków. Zależy nam na pewno, żeby tych narkotyków z rynku zdejmować jak najwięcej. I tutaj na pewno nasza praca będzie skupiała się na tym, żeby eliminować tych dealerów, tak, handlarzy, producentów ewentualnych. Wszystkie służby dołożą wszelkich starań, by interwencji było jeszcze mniej niż do tej pory.